Hejo! Co tam robisz? Cześć, tata, no. Uczę się. Czego się uczysz? No, angielskiego. W wakacje się uczysz angielskiego? No. Nudzić się chyba, co? Mhm. A jak ci idzie nauka tego angielskiego, to tak właśnie z podręczników? No słabo trochę. W ogóle nawet nie wiem, co tu jest napisane na przykład, no bo to się inaczej czyta. To skąd mam wiedzieć? Mhm. Słabo. Bo wiesz, co mam taką dla ciebie propozycję, wiesz? Mam bardzo fajną aplikację tutaj na telefonie. Chcesz zobaczyć? No. Ja ci pokażę, jak ona wygląda. Więc słuchaj, tu ci położę na nóżkach. Opa! Więc słuchaj, musisz sobie wejść najpierw do takiego tutaj sklepu. O, sklep Play. Mhm. Ta aplikacja nazywa się... Ta aplikacja, zobacz, nazywa się Cambly. Ona jest w sklepie Play. Ja już ją zainstalowałem na telefonie, wiesz? Aha. A wiesz, do czego jest ta aplikacja? Do tego, żeby się nauczyć właśnie szybciej angielskiego. Tak? Wierzysz w to? No, a co nie, ci powiem, nie. Że to nie jest taki zwykła nauka angielskiego, że słownik albo to, co napiszesz, to ci przetłumaczy po angielsku. Bo są takie aplikacje. Ta aplikacja jest inna, wiesz jaka? Taka? Rozmawiasz z nauczycielką prawdziwą albo nauczycielem angielskiego, który jest Anglikiem albo Amerykaninem. Co ty na to? Będziesz go widziała w telefonie tutaj i cię będzie uczył. Próbujemy? Ale tak, ty gadasz. Razem będziemy nie, rozmawiać. Nie, ja nie umiem. Słuchajcie, naprawdę polecamy tą aplikację, ponieważ jak chcecie się nauczyć bardzo dobrze angielskiego, mówić i słuchać przede wszystkim to, co właśnie mówi do was ktoś po angielsku, to jest bardzo dobra aplikacja, ponieważ zobaczcie, tak to... O, tutaj mamy już zainstalowaną, zobaczcie, tak to wygląda. O, teraz klikamy w tą aplikację. Tutaj musicie się zalogować i zarejestrować. Dla chętnych poniżej w opisie Nicola będzie miała linki, za które jak tam klikniecie, będziecie mieli 15% zniżki, aby korzystać z tej aplikacji. Ale naprawdę warto, bo to jest jeden z najtańszych i najłatwiejszych sposobów, aby rozmawiać po angielsku. Teraz my już mamy swoje konto. Tutaj szukamy nauczyciela, z jakim byśmy chcieli rozmawiać. O, two people. Yes. Okay. So my name is Carrie. How are you? I'm fine, thank you. I am Sebastian. This is my daughter Nicola. She don't speak English, nothing. Maybe basic. I'm the same, I think. Okay. And we want to learn English. So, I didn't hear the last part you said. Yes. Okay, so you are Sebastian, daughter is Nicola. Yes. Okay. We're from Poland. We're from Poland. Poland. Oh, thank you. Very nice. And I am from Canada. Oh, it's long away. Far away. Yes. We try on this application. It's very good. Yes. Lots of people really enjoy and learn lots of English. Oh. Yes. And so You have some English. Little bit. Co jeszcze potrafisz? The colors. The colors. Oh, yeah. Okay, yes. And alphabet. Alphabet. You try. Spróbuj. A. A, B, C, D, E, F, G. Okay. Very nice. Yes. In Greece. Greece. Yeah. It's a beautiful country. The second time we fly there. Do you have any pets? No. Rabbit. Oh. Sorry, rabbit. She. Króliczek. Rabbit. Bieżątko. What color?
Jaki kolor? No. Ale ten mój teraz? Tak. White rabbit. And? White and brown. White and brown. Very nice. Name? Name? Jakie ma imię? Tosia. Tosia. Very nice. Good. So Tosia is a brown bunny. Tosia is a brown bunny. I słuchajcie, jak dla mnie to ta aplikacja rewelka. Być może na początek trudno, bo po drugiej stronie macie panią lub pana, co naprawdę tylko rozmawia po angielsku. Ale w ten sposób, uwierzcie mi, najszybciej się nauczycie języka angielskiego. Nicola, ty jak oceniasz tą aplikację? Jest bardzo fajna. Co ci się najbardziej podobało? Wstydziłaś się na początku troszeczkę, nie? Rozmawiać z tą panią? Ale szczerze, z czego byś się łatwiej nauczyła? Z takiej aplikacji, czy na przykład z książki lub ze słownika? No, z takiej aplikacji. Z takiej aplikacji chyba łatwiej, co? My tutaj mieliśmy 26 minut, zobaczcie, rozmawialiśmy. Tu sobie możecie wejść w historię. 26 minut rozmawialiśmy z tą panią. Kiri się nazywała. I kim była ta pani Nicola? Ona właśnie pochodziła z Kanady. Z Kanady i była na uczycielką. Tak, na uczycielką. I z nami rozmawiała tak po prostu po szkole, po swoich lekcjach. Już była w domu, u niej była godzina dopiero, słuchajcie, 14. U nas była 20 chyba pierwsza, tak? Jakoś tak zacieka różnica czasu była. I tak po prostu uczyła sobie właśnie przez tą aplikację ludzi rozmawiać lepiej po angielsku. Także ja ocenię tę aplikację na 6. A ty, Nicola? A do ilu? Do 6. No to ja na 6. Też na 6. Także polecamy, link jest poniżej w opisie. Jeśli chcecie, to klikajcie sobie. Tam będziecie mieli jakąś zniżkę od Nicoli, kliknijcie przez Nicoli link. Jeśli wam się odcinek podobał, to zostawcie koniecznie łapki w górę i jeśli chcecie, to subskrybujcie mój kanał. Tak, i nie zapomnijcie o dzwoneczku. A już niedługo filmiki z moich wakacji. Tak jest, jutro wyjeżdżamy na wakacje. W jakimś miejscu, ale to się dowiecie już w kolejnym odcinku. Pa, pa!